Jeszcze jedna rzecz, jak mam Arka tutaj obok siebie, to go nie zawaham się użyć i go zapytamy o aktualną sytuację w sadownictwie. Znaczy o tych problemach, które na pewno wam też chodzą po głowie. Arek, słuchaj, pierwsza sprawa to bielenie drzew. Nie wykonywałeś tego zabiegu. Nie, nie. Tutaj dlaczego? Nie myśleliśmy. W dłuższej mierze obawiam się o jakość międzyrzędzi kolein tego zabiegu. No, ten śnieg nam dopiero tutaj w Mazowszu roztopiał. Moja opinia jest taka też, że to bielenie powinno być wykonane już bardzo dawno temu i te największe mrozy i wysoką temperaturę w ciągu dnia w lutym mieliśmy już. Dobra. Więc no fajnie było, że to bielenie było już dawno wykonane, ale też nie wiemy, co będzie dalej, więc zabieg uważam naprawdę ciekawy. Jeżeli mówimy o bieleniu, które ma wpłynąć na uszkodzenia mrozowe, oczywiście, a bielenie, cały które ma czas wpłynąć na zahamowanie startu wegetacji. Tak, no to zawsze jesteśmy w stanie opóźnić i to widać w praktyce, tych kilka dni jesteśmy w stanie urwać. To może zdziałać nam tylko wiele dobrego. W trakcie sezonu to bardzo szybko te różnice się zacierają, no. Ale na początku jest to wyraźnie widoczne. Nie wjechałeś, bo jest mokro, nie? Podobnie jak ja ci tam mówiłem, no tutaj naprawdę, pomimo że masz murawę, że to jakoś tutaj by można było, ale wjeżdżając ciągnikiem z opryskiwaczem, kolejny gwarantowane, prawda? Tak, tutaj akurat w tym miejscu nie było żadnej brony aktywnej jesienią, ale tak, tam gdzie kolejny był gdzieś poprawiany, wiadomo, ta gleba jest bardziej poruszona. Nie, no zbyt mocno się tego tutaj obawiamy. Zobaczymy, jak zapowiadają są jakieś noce z przymrozkami. I lepsza temperatura w ciągu dnia, gdy się pojawi, to jeszcze jest przed nami. Powiedz mi, bo cięliśmy przed chwilą drzewa. Mączniak i bawełnica korówka. Uważasz, że ta zima w cudzysłowie pomogła im, czyli generalnie będziemy mieli mniejsze problemy z mączniakiem, z bawełnicą? Czy wydaje się, że wreszcie mamy zimę, która mogłaby, powinna zredukować nam problemy z bawełnicą, myślę, w pierwszej chwili, z mączniakiem również. Presję jednak mieliśmy w poprzednich sezonach tak wysoką, że no nie liczyłbym tutaj, że nam jakieś, że nam wiele tych zabiegów odejdzie, ucieknie. Myślę, że to po prostu może wspomóc nam ochronę w trakcie sezonu, gdy ta startowa presja będzie niższa. Bo to są już tak, te spadki po 30 stopni w wielu miejscach, to już zimująca bawełnica chociażby na pędach, bo bawełnica w ostatnich sezonach. Tutaj już nie tylko spotkaliśmy, nie? Nic. Nie, tutaj raczej tu jest czyściutko, masz. Bawełnicy nie powinno być, ale pamiętamy, że kiedyś bawełnica to praktycznie tylko gdzieś na szyjce korzeniowej sobie zimowała, a w te zimy ją tak, powiedzmy, rozpuściły, że w sadach bez problemu znajdziemy w kątach drzew przy pniu zimującą bawełnicę w styczniu, w lutym. No to ona powinna w pierwszej chwili w tych ostatnich mrozach no nie przeżyć ich. Ale tutaj jesteśmy czujni, to nas nie zobowiązuje, żeby mniej dokładnie tego tematu pilnować, czy mniej ilustracji robić, ale może być ochrona łatwiej. Ale wszystko wskazuje, że może być łatwiej, tak? Powinno być łatwiej z tymi dwoma problemami. I jeszcze, tak, wiesz co, czwarty temat, tak. O cięciu przed chwilą był film, to sobie użytkownicy spokojnie sobie go zobaczą. O bieleniu drzew cię zapytałem. Mączniak, bawełnica też się zapytałem. To cię zapytam jeszcze o jedną rzecz, czyli kaptan. Bo jest generalnie panika, nie będzie kaptanu. Twoje zdanie? Już pisałem w portalu, że... Tak. Znaczy to nie. A twoje zdanie? Te opóźnienia są i to faktem to jest, no, że UPL pewne opóźnienia w dostawie produktów ma. No, my tutaj jako UPL Polska sprowadzamy do Polski więcej kaptanu niż było to w ubiegłym sezonie, bo to zapotrzebowanie jest. Bo to jest i jabłoń oczywiście, ale i truskawki, tak, szara pleśń. Jesteśmy po roku bardzo wysokiej presji. Wypadły substancje typu tiura, mankozeb wypada dalej. No to w miejsce wchodzi w większości kaptan, bardzo słusznie, logicznie. Dokładnie. Szerokie dobry spektrum produkt zwalczanych chorób. No, parch wtórny przypomniał nam o sobie, tak? Tak, więc tak, tak. To wszystko kaptanem jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ja spodziewam się, że na pewno ta panika obecnie jest trochę przyduża. Będzie się pojawiał kaptan w okresie stosowania. Już pierwsze dostawy się pojawiły.
i sukcesywnie będzie to się pojawiało na rynku, również w dodatku w kolejnych opakowaniach. No to widzicie, tutaj też moja uwaga, jeżeli macie pytania do Arka, jeżeli byście chcieli, żebym wam coś wytłumaczył, coś pokazał i jakiekolwiek inne pytania, piszcie w komentarzach pod filmem. Prawdopodobnie za kilkanaście dni, może szybciej, zobaczymy od warunków pogodowych z Arkiem, będziemy znów tutaj w tej samej kwaterze albo podobnej, to wtedy go zapytamy o te pytania, żeby wam odpowiedział na to, co was interesuje. A dzisiaj to już, pozdrawiamy, cześć! Dzięki, cześć!